Pies jest? Pies? Przy wypełnionej po brzegi sali Brzozowskiego Domu Kultury odbywał się pierwszy powiatowy dzień teatru. Na scenie zaprezentowały się trzy grupy. 24-osobowy Teatr Taram, działający pod kierunkiem Anny Futymy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, formacja Bumerang Śmiechu, również z Brzozowskiego Ogólniaka oraz kabaret Pogubieni, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. W repertuarze znalazły się m.in. cztery ballady na podstawie ballad i romansów Adama Mickiewicza, sztuka oparta na powieści Mistrz i Małgorzata, a także sketch pod tytułem Polacy w Londynie. Welcome in my restaurant. Where are you from? Nike, just do it. Coś ty mi powiedział? Nie wiem, na płocie było napisane. Pragnienie teatru w nas jest ogromne, w uczniach, w opiekunach, w nauczycielach i odbiór, jak dzisiaj widzieliśmy, też jest bardzo dobry, także myślę, że będziemy kontynuować taką imprezę. Poziom widowisk odzwierciedlał w pełni talent, pomysłowość i zapał, z jakim młodzi aktorzy przygotowują przedstawienia oraz kreują poszczególne postaci. Ten, kto chce, kto czuje, znajdzie swoje miejsce. Czy to w teatrze dramatycznym, czy w plastyczno-muzycznym, czy w kabarecie, gdzieś odnajdzie swoje miejsce. Czasem trzeba zachęty, szczypty, odwagi, ale jeżeli ktoś już wejdzie w pracę grupy teatralnej, to czuje się zaangażowany i raczej to kontynuuje. Ile razy się spotykacie, organizujecie próby? Jak to na co dzień ta działalność teatru wygląda? No, ja opiekuję się grupą Taram. Spotykamy się raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne po lekcjach. Nie jest to łatwe dla uczniów, bo oni muszą zostać po lekcjach, później organizować sobie ewentualne dojazdy. Ale są dosyć zgrani, solidarni i chcą uczestniczyć, a później się prezentować. Będą jakieś autorskie sztuki, czy przede wszystkim skupiacie się na adaptacji literatury? Mamy w zanadrzu autorskie sztuki, także myślę, że będziemy mieli szansę, żeby jeszcze je kiedyś zaprezentować. Kabaret Bumerang Śmiechu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie zaprezentował się w składzie Michał Preissner, Jakub Ciesielski i Wojciech Nogaj. Zaprawieni w estradowych występach, aktorzy urozmaicają szkolne uroczystości, a także uczestniczą w teatralnych konkursach. Skąd pan wie, jak się nazywa? Wie pan co? Cóż by pana nie znał? Przepraszam, czy ja mogę z kolegą na osobności na chwilkę? No, czy z przyjemnością, tu jest bardzo miło mi się, naprawdę. W tym roku wróciliśmy z dwoma nagrodami. Oba konkursy były w Rzeszowie. Pierwszy to był właśnie Edyp, który dzisiaj graliśmy. Tam wygraliśmy, to była taka olimpiada antyczna. Natomiast drugi konkurs to był przegląd teatralny, już stricte właśnie teatralna sprawa. I tam wystawiliśmy Mistrza i Małgorzatę, tam mieliśmy wyróżnienie. Taki powiatowy dzień teatru, dobra inicjatywa, twoim zdaniem? Jestem przekonany, że tak. Każda inicjatywa, gdzie uczniowie występują, pobudza ich jakoś nie tylko do pracy, ale też przystosowuje do takich wystąpień publicznych, co jest bardzo ważne. No dzisiaj publika dopisała. Przed taką ilością występowałeś już, czy to pierwszy raz? Tak, zdarzało nam się. Graliśmy też na dniach otwartych. Tam co prawda mniej ludzi, natomiast w BDK-u też już mieliśmy okazję występować. Dużo lepiej gra się przy pełnej sali, kiedy jest dużo osób, zwłaszcza jeżeli chodzi o sprawy kabaretowe, bo tak zauważyliśmy, że im więcej ludzi, tym więcej ludzie się śmieją, a to jest dla nas bardzo ważne, bo kiedy słyszymy ten śmiech, czujemy ten kontakt z publicznością, to gra się o wiele łatwiej. No to istota kabaretu. Dokładnie. A jak wygląda ten kontakt? Wy właśnie zwracacie uwagę na publiczność, czy ona reaguje, czy się śmieje, czy jednak skupiacie się na swojej działalności? Tak naprawdę podczas występu, kiedy zaświecą się światła, widać tylko 2, czasem 3 pierwsze rzędy, dlatego takiego stricte kontaktu wzrokowego nie mamy. Natomiast kiedy słychać śmiech, kiedy słychać jakieś rozmowy, szepty, to nas pobudza
tylko i tak naprawdę podnosi naszą kreatywność. I wtedy właśnie najczęściej pojawiają się jakieś teksty, których nigdzie na próbach nie pokazaliśmy, nie wykorzystaliśmy, a gramy to na przedstawieniu. Masz doświadczenie w gry w teatrze klasycznym, w kabarecie. Która z form jest łatwiejsza, która trudniejsza, czy nie bardzo można to porównać? Można porównać, natomiast to są raczej dwie różne sprawy. Ja osobiście wolę kabaret. Dwójka tref! Dzwonek dupek! Dzwonek mu za ten dupku dzwonku, co oznacza dzwonek dupku dzwonku. Karty mówią jednoznacznie, a wyrok brzmi rozszerzone obcęgi. Kabaret Pogubieni z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie w składzie Witold Kędra, Kamil Dziuban i Damian Dziuban nawiązywał z kolei do problemów językowych Polaków emigrujących na Wyspy Brytyjskie. Duża trema dzisiaj była przed tak liczną publicznością? Dosyć duża, zwłaszcza, że mieliśmy trochę mało czasu na przygotowania, ale jakoś daliśmy radę. Skąd zainteresowanie akurat kabaretem? No bo to taka dość trudna forma przekazu. Nie daj, że trzeba coś mądrego przekazać, to jeszcze w dodatku rozśmieszyć publiczność. To znaczy ja osobiście jeszcze w gimnazjum występowałem w teatrze i jak przyszedłem tutaj do szkoły, to dowiedziałem się, że jest kabaret i postanowiłem się zapisać, jakoś włączyć. A moi koledzy Kamil i Damian, oni występowali jeszcze w swoim gimnazjum w kabarecie, bo tam był kabaret taki. To była wasza dzisiaj autorska sztuka? To znaczy, wie pan, trochę podglądaliśmy od innych kabaretów i tak trochę wplataliśmy swoich tekstów. To takie było mieszane, powiedziałbym. Ej, po piłkarzach rozszyfrowałem kabaret. Ukrain, Andrzej Szewczenko. Człowieku, nie wiem ci bardziej, jedno krótkie słowo. Lewandowski. Deutschland? Nie. Poland! Polska! Czekaj, może inaczej. Słuchaj tu. 40 lat temu my, Polacy, wam, Anglikom, wkopaliśmy 1-1. My im wkopaliśmy, a oni tylko jedną bramę. Jak to tak cwany, to weź ty się go to zapytaj, skąd on jest. My, Poland. A ty from YouTube, tu? From tu YouTube. No. From Turki. From Turki? Ryszko, from Borka? From Turki, Turki. Program uatrakcyjniły występy solistki Anny Rygiel z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. Powiedziałam, idź już lepiej do niej. Kręciłam. Powiedziałam, nic już nie pamiętam. A jakże. Tyle razy.